i do nich także będziemy apelować. Szukają rodzin, które dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej otoczą opieką, miłością i troską. W okresie świątecznym Koniński Samorząd wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie zainaugurował kampanię społeczną promującą pieczę zastępczą pod nazwą Pokochaj Mnie. I może nie zastąpi ona rodzicielstwa naturalnego, często staje się jedyną szansą na prawidłowy rozwój dziecka. Rozpoczynamy akcję społeczną pod nazwą Pokochaj Mnie. Akcja ma na celu promocję rodzicielstwa zastępczego. Wiele dzieci w naszym kraju potrzebuje ciepła rodzinnego, pomocy. Poprzez propagowanie rodzicielstwa zastępczego będziemy starali się, aby w Koninie wygenerować miejsca, gdzie dzieci będą mogły znaleźć właśnie ciepło i miłość. Aktualnie na terenie Konina funkcjonują 83 rodziny zastępcze. Są to zarówno dziadkowie, babcie, wujkowie, ciocie, ale też są typowo zawodowe rodziny zastępcze, które pełnią funkcję właśnie pogotowia rodzinnego. Mamy dwie takie rodziny i zawodowe rodziny zastępcze, dwie, które są niespokrewnione z dzieckiem. W nich przebywa sporo dzieci, bo w dwóch rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci. W pogotowiach rodzinnych przebywa 13 dzieci. Chcielibyśmy zagrać do waszych serduszek, zapukać i poprosić o miłość. Poprosić o miłość dla tych, którzy tej miłości nie dostają w domu. Zaczynamy kampanię i ja liczę, że wszystkie serca naprawdę się otworzą i będziemy przekazywać tą informację, bo być może zwyczajnie nie wiemy, z czym to się je, od czego moglibyśmy zacząć, nawet osoby chętne, które by chciały takie rodziny otworzyć. Kampania ma służyć podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie rodzicielstwa zastępczego, bo wciąż są dzieci, które z różnych przyczyn musiały opuścić swoje rodziny biologiczne. Będziecie Państwo w Koninie informowani o tym, jaka to jest specyfika, jak zostać rodzicem zastępczym, co to daje. I być może nasze dzieci, które z Konina szukają niestety swoich miejsc poza naszym miastem, spowoduje to ta akcja, że tutaj pojawią się rodziny zastępcze, które ciepło i miłość będą mogły dać konińskim dzieciom. Apelujemy praktycznie do każdego mieszkańca miasta Konina, do wszystkich rodzin, które właśnie czują, że mogą podzielić się swoim serduchem, swoim domem, swoim ciepłem, tak? Swoim tym takim właśnie ciepłem domowym, gdzie chcieliby stworzyć bezpieczny dom, pełen właśnie miłości, cierpliwości, zrozumienia dla dzieci, które potrzebują tego wsparcia. Jest to ważne, bo wtedy szansa, że dzieci będą miały stały kontakt z rodziną biologiczną i docelowo do niej powrócą, jest znacznie większa.